Witaj, Dwayne. Ostatnio sporo dla mnie zrobiłeś. Szczerze mówiąc, jestem zdumiony i zaskoczony. Zaimponowałeś mi, ale to wciąż za mało, abym uznał cię za człowieka godnego polecenia i uwagi. Z tego co słyszałem, chciałeś się mnie o coś spytać i miałeś powodu do spotkania się. Dlatego też w roli odwdzięczenia wysłucham twojej prośby za to, co dla mnie zrobiłeś. Po prostu jestem zszokowany całą tą sytuacją, że ty tutaj jesteś. Nie spodziewałem się totalnie. Ale tak, prawda, mam do ciebie wielką prośbę. Wiem, że współpracujesz z jednym gościem zwanym QuickJ'em. Chciałem ci dać do zrozumienia, że ta osoba, na której polegasz, według mnie, według osób, które współpracują z nim, nie nadaje się do tej roboty i wiemy, że go chronisz, ale po prostu chcielibyśmy, żeby już nie pełnił swojej funkcji dla ciebie. No, po części rozumiem to, co mówisz, ale chcesz zrobić coś z człowiekiem, który zrobił więcej niż ty i jest na pewno o wiele, wiele potężniejszy. Masz coś jeszcze do dodania? Masz 100% rację, no nie równam się z QuickJ'em pod względem osiągnięć, które dla ciebie zrobił i na pewno zarobił dla ciebie więcej pieniędzy. Czy warto jest trzymać osobę, w tym momencie nie potrafi kontrolować swojej ekipy i z dnia na dzień, nawet powiedziałbym, że z godziny na godzinę może wybuchnąć wojna domowa i wtedy nie dość, że ten gang będzie niestabilny, przyjadą zaraz balasi, którzy mają zamiar wjechać na tą dzielnicę. Pewnie z nich też zarabiasz, ale no może zupełnie inaczej wyglądać tutaj porozumienie z ludźmi, z którymi teraz współpracowaliśmy i możesz na tym sporo stracić. Nie chcę cię do niczego zmuszać, bo wiem, że nie mam do tego prawa i jestem tylko pionkiem porównaniem do ciebie i wszystkich tych ludzi, którzy tutaj stoją. Myślę, że dobrym rozwiązaniem dla twojego biznesu znalezienie jakiejś nowej osoby, ktoś, kogo ci chłopacy lubią i może jeszcze jakoś poprowadzić tą całą grupę. No, mimo wszystko nam bardzo zależy na tym, co się dzieje i jestem pewien, że gdyby ktoś dobrze poprowadził tych chłopaków, to byśmy potrafili zrobić 3 razy więcej niż QuickJ zrobił dotychczas. Dobra, a mówiąc kogoś, chciałbyś kogoś podsunąć może? Szczerze, jest taka w sumie jedna osoba, której to śmiesznie zabrzmi, ale jest to tak jakby jego kuzyn. Ludzie go lubią, jest tutaj znacznie dłużej niż ja. Wiedział, co QuickJ robił, wie jak działał i chyba wie najlepiej, jak to naprawić. No, może czasami, no, może coś głupiego zrobić. Jest to dość impulsywny, no, agresywny, ale no, to jest chyba najlepsza teraz osoba, która by cokolwiek mogła zrobić w tym kierunku. Dobra, rozumiem. Daj mi chwilę. Jasne. Idziemy na chwilę. Dobra. Cześć moi drodzy, witam was wszystkich bardzo serdecznie na moim kanale. I jak sami widzicie, pan O jest w moim domu. Totalnie się tego nie spodziewałem. Jestem w totalnym szoku. Ale nie no, całkiem szczerze moi drodzy, to jest ostatnia rzecz, której się spodziewałem, że teraz się wydarzy. No, 2-3 odcinki totalnie zostaliśmy zlani przez osobę tutaj z naszego czarnego rynku. A w tym momencie pojawiła się to i to z panem O w moim mieszkaniu. I pan O chce mnie wysłuchać. Myślę, że powiedziałem mu wystarczająco i powiedziałem wszystko, co powinienem powiedzieć. Jeżeli wszystko teraz pójdzie dobrze, prawdopodobnie LG będzie mógł przejąć posadę QuickJ'a i bardzo chciałbym, żeby to się stało, bo jeżeli nie, to w tym momencie też możemy usłyszeć wyrok śmierci. Dlatego moi drodzy, jeszcze raz fajnie was powitać, koniecznie zostawcie łapy w górę, bo teraz te łapki się przydadzą. W następnym odcinku, moi drodzy, podliczymy te wszystkie łapki, bo dzisiaj czeka nas sporo akcji tutaj, nieważne co się stanie teraz z panem O, nieważne z czym przyjdzie. O cholera, już chyba schodzą. Dobra, to jeszcze zaraz porozmawiamy, zobaczmy co panu ma nam do powiedzenia. Powiedzmy, że się zgodzę. Po części coś w tym jest. Ale co będę z tego miał? Co będziesz z tego miał? No nie wiem, no na pewno postaramy się jeszcze więcej robić. Wiem, że nie ingerujesz w to, jak gangi żyją między sobą, że mogą ze sobą walczyć, że mogą przejmować swoje tereny. Ciebie interesuje tylko to, żeby South Central dostarczało ci zyski, tak? No tak. Jeżeli uda nam się zmienić tą jedną małą, dużą rzecz dla nas, może dla ciebie małą, dla nas dużą, nie dość, że będziesz miał więcej głów do kombinowania na South Central, to będziemy mieć dodatkową motywację, nie? Bo dostaliśmy szansę i naprawdę będziemy ją doceniać. Masz dopilnować, że od teraz zapanuje tam porządek. Wszystko będę na bieżąco obserwował i jeżeli się spełnisz, będę bardzo zadowolony. Ale jak ja? To nie rozmawialiśmy o moim znajomym? Wydaje mi się, że to ty będziesz odpowiednią osobą do zrobienia tego zadania. Możesz wybrać albo to, albo śmierć. Ale nie rozumiem, ja zadanie mogę wykonać, ale jak wykonam zadanie, to rozumiem, że mój przyjaciel ma się zająć resztą, tak? Jeżeli wykonasz zadanie,
przejmiesz władzę nad całym gangiem. I od teraz będziesz jego szefem. Ale dlaczego ja? Przecież tamten jest lepszy, ja... To ja tutaj podejmuję decyzję i uważam, że ty jesteś bardziej kompetentny i bardziej się do tego nadajesz. Mam jakieś inne wyjście? No, to albo śmierć. Rozumiem. W takim razie, jeżeli załóżmy, że mi się uda, w jaki sposób mam się z tą kontaktować? Bo rozumiem, że ty będziesz czuwał nad tym wszystkim, tak? Tym się teraz nie przejmuj. Nie, wszystko załatwisz, o wszystkim się dowiem i podejmę decyzję o tym, czy się spotkamy. Rozumiem. Teraz wszystko w twoich rękach. O kurde, ale na mnie teraz zrzucili odpowiedzialność. To tylko pokazuje, jaką władzę ma ten gościu w Los Santos. Już wam to mówiłem wcześniej i teraz niestety LG nie może zostać szefem gangu, jeżeli decydujemy się usunąć Quick J'a. Moim zadaniem będzie po prostu zaopiekowanie się tym gangiem i będę nowym liderem. Co nie do końca mi się to na razie podoba, bo nie czuję się na to jeszcze na tyle gotowy. Więc straszna odpowiedzialność na nas spadnie. Ale z drugiej strony, w tym momencie nie mamy innego wyjścia i musimy zająć się Quick J'em, bo jeżeli tego nie zrobimy, to Quick J zajmie się nami i pozostałymi ludźmi, którzy na nas teraz liczą, więc... Jak to mówią, nigdy nie ma dobrego czasu na takie rzeczy, ale po prostu trzeba wziąć odpowiedzialność w swoje ręce i coś zrobić. Także moi drodzy, bardzo bym was w tym momencie poprosił łapkę w górę. Czym więcej łapek, to w tym przypadku po prostu jest to taki doping dla mnie i dla Dwayna, że damy sobie radę. No niestety restauracja na razie stoi spalona, więc te wasze łapki w górę no nie przekładają się na pieniądze, ale czytam wasze komentarze odnośnie ewentualnej naprawy tej restauracji. Myślę, że już w kolejnym odcinku, jeżeli oczywiście dzisiaj wszystko się uda, podejmiemy decyzję co do naszej restauracji. Dlatego zostawiajcie łapkę w górę i zobaczmy, jak mocno wspieracie Dwayna. Chciałem was jeszcze zaprosić do swojego sklepu, bo w moim sklepie są takie czapki oraz etui na telefon. W sumie zobaczcie to, co dla was przygotowałem. Siemanko, w moim sklepie na ospano.pl do zgarnięcia macie czapki oraz etui. A gdy już kupicie etui i czapeczki, moi przyjaciele, to trafia do was za darmo bransoletka i co najlepsze, autograf z waszym imieniem. Czy mój autograf, ale wasze imię, co nie? Więc zapraszam na www.ospano.pl i zapraszam do swojego sklepu. Teraz i wyłącznie teraz taka oferta. No i pamiętajcie, że czapeczek jest liczba ograniczona. No więc wszystko wiecie, wpadajcie na www.ospano.pl i zgarniecie czapkę i etui. A jak lubicie oglądać live'y, jak gram z widzami, bo zrobiłem taki kanał, gdzie gram z widzami na live'ach, to tutaj macie nazwę kanału, a link macie w opisie. Możecie wpaść na live'a, zostawić tam suba z dzwoneczkiem i zobaczyć, w jakie giereczki gramy z widzami. Może ty pozagrasz też, więc padaj. Ale ze mnie dalej to nie schodzi w ogóle, to napięcie całe tutaj. Czułem się jak taka mrówka przy tym spotkaniu z panem. Musimy poczekać teraz do rana, bo rano spotykamy się z ekipą i rozpoczynamy działanie w kierunku Quick J'a. Ale wiecie co? Przez to, że spotkałem się z panem O, narodził mi się w głowie jeden pomysł i zanim pojadę do chłopaków, muszę spotkać się z gościem tutaj z Gang Unitu. Tak zaczniemy kolejny dzień, więc teraz idę spać i widzimy się rano. Nastał kolejny dzień, więc czas działać, ale się stresuję. To chyba będzie jak na razie najcięższy dzień w tej serii. Mamy tyle rzeczy do zrobienia, taka odpowiedzialność na nas po prostu teraz ciąży, że nie możemy popełnić żadnego błędu i po prostu czuję to napięcie, czuję to, co nadchodzi, no. Ostatnio się sam z tego śmiałem i wy teraz też się możecie śmiać, ale rzeczywiście, jeżeli mi się nie uda dzisiaj, to tak jak mówiłem ostatnio, to może być ostatni odcinek życia gangstera. To jest wszystko bardzo prawdopodobne, bo sam nie wiem, co nas teraz czeka. Jest nasz policjant. Czołem. Czołem. Kradziony czy swój? Mój. Kupiony. Salony. Dlaczego kradziony od razu? Ja jakoś sobie daję rady. Nie wiem, wiesz, takie przyzwyczajenie. No to co tam chciałeś? No przychodzę w konkretnej sprawie. Ostatnio wziąłem sobie na poważnie te słowa, które mi mówiłeś. No i jednak dzisiaj jest ten dzień, w którym będę potrzebował od ciebie pomocy w tej postaci, żebyś nie wypuszczał żadnych patroli na miasto. Dobra, to zagadam z komendantem, coś tam wymyślimy i kogo tam nie będziesz miał.
tam sam ogarniesz, nie? Gdyby pojawiła się jakaś komplikacja albo coś nowego się narodziło, mój człowiek się z tobą skontaktuje i ci przekaże informację. No, sam nie wiem, do czego to wszystko doprowadzi i jaki będzie tego końcowy efekt, więc najlepiej jakbyście nie ingerowali, a gdy będziecie musieli ingerować, to po prostu dam wam znać moim człowiekiem. No, ale myślę, że dzisiaj możecie się pozbyć dużo kłopotów, żeby w przyszłości fajne siano zarobić, jak się to wszystko uda. Mam poparcie totalnie z góry, jeżeli wiesz, o kogo mi chodzi. Tak, chyba wiem, o kogo ci chodzi. No to skoro tak, no to wszystko fajnie się składa. Ja tam spróbuję ogarnąć, żeby nikt wam tam nie przeszkadzał. I co, tak jeden dzień wam wystarczy? A, tam, no. Do wieczora myślę, że to wszystko potrwa. Nawet do późnego południa, no. A karetki? No, myślę, że mogą się przydać. Dobra, zobaczymy, co się da zrobić. Ja na razie nie zajmuję czasu i po prostu jadę. Ciężki dzień przede mną. No, powodzenia. Łatwo poszło, co nie, widzowie? Tym policjantem rzeczywiście można fajnie podziałać, ale pamiętajcie, że my stricte z policją tak nie współpracujemy. Ten po prostu policjant wyróżnia się na tyle, że on sam chce zarabiać pieniądze przez to, co tutaj robi, więc myślę, że prędzej czy później dowiemy się, w jaki sposób zarabia te pieniądze. Gościu, który potrafi wyłączyć całą policję, nie dość, że musi być grubą rybą, to jeszcze musi mieć naprawdę coś w zanadrzu, co nie? Tutaj się gdzieś mieliśmy spotkać, ale nikogo nie widzę. Dobra, widzę, stoją. Klasa. Siemano. Siemanko. Siemano, a gdzie jest ten LG? Jeszcze nie przyjechał, tak? Tak, nie przyjechał jeszcze. Dobra, chodźcie, zbierzemy się, mam sprawę do was, nie? Mam tym razem dobre wieści. Ach, czekaj, ja Chenga też nie widzę nigdzie. No jakbym sam wiedział, to bym powiedział, no ale nie wiem. No i chyba nie ma nas wszystkich, co? Tak generalnie myślę, że nas więcej będzie. No, dwie osoby z tego spotkania, Chenga nie ma. Ja, ty. Kurde, no niedobrze, no panowie, słuchajcie. Nie uwierzycie, z kim się przed chwilą widziałem. Znaczy przed chwilą, wczoraj wieczorem. Możesz mówić. Sam pano do mnie przyjechał. Ten pano? Ten pano, no. Mocno. Co najlepsze, dał nam zielone światło, żeby odpalić QuickJ'a. No i o to chodziło właśnie. Tylko jest jedno ale, nie? Dalej. Warunkiem odpalenia QuickJ'a jest to, że tylko ja mogę przejąć kontrolę nad naszym, że tak powiem, gangiem, ale zanim właśnie to zrobimy, chciałem poznać wasze zdanie, bo ja was do niczego nie chcę zmuszać i tym bardziej nie chcę was zmuszać, żebyście potem nie słuchali, co nie? Bo jednak to my wszyscy doprowadzamy do tego, że wszystko może się zmienić, więc zanim cokolwiek zrobimy, chcę być totalnie fair z wami, co nie? Powiem tak, tam gdzie jesteś ty, tam będę też ja, pamiętaj o tym. Bardzo się cieszę, siema LG. Ogólnie spinać, tylko by się zawijać. Bo bala się zaczęli. Co? Bala się zaczęli atakować. Jak to? Zbiegają się. Co ty gadasz? Tak. Dobra, czekajcie, wejdź nie jedź tym swoim śmierdzącym smartem. Ilu nas jest? Pakujmy się do tej fury, co? Mogę prowadzić? Dobra, dobra, i ładujmy się do jak najmniejszej ilości fur, żebyśmy jak najszybciej dojechali. Dawajcie do mnie, panowie. To do dwóch. Ale jazda, no. Kurde, no ci balasi to chyba oszaleli. W tym momencie zaczynają atak na naszą dzielnicę, a przecież mieliśmy mieć jeszcze jeden dzień. Dzisiaj był ostatni dzień, żeby to ogarnąć. Co oni sobie myślą, kurde? Asortyment jest w bagażniku, bronie, wszystko przygotowane jest w workach, można to brać. Dobra, dobra, stary, teraz to my się musimy dogadać z balasami, bo to nie tak miało wyglądać. No i teraz zaczynają się sprawy totalnie komplikować. Totalnie. No. Oni już wyjeżdżają, cholera, czekajcie. Ej, czekajcie. Gdzie jest wasz szef? Ej, no stary, nie tak się dogadywaliśmy. Co się dogadywaliśmy? No stary, mieliśmy jeszcze jeden dzień, żeby to dzisiaj załatwić, a ja dostaję wiadomość, że wy się nagle zbieracie i chcecie jechać na tamte tereny. Ostatni dzień ci dałem. No ale mam jeszcze czas, tak? Jeszcze ten dzień nie minął, dopiero się zaczął. Stary, QuickJ się wozi, miałeś go ogarnąć, nie ogarnąłeś. No stary, ogarnę go, tylko taka mam dzisiaj ostatni dzień. Już mamy to praktycznie dopięte na ostatni guzik. Taka była umowa. Poważnie, stary, no to trzymamy się umowy. Płacę ci kasę i to nie płacę ci małej kasy. W dodatku mamy, stary, ostatni dzień, żeby to załatwić i zamkniemy to. Mamy już tak to wszystko wyczesane, że naprawdę nie musicie teraz tego robić. Damy radę i zobaczycie, że będzie okej. Okay. Nie. Wiesz, gdzie ja to mam? Pod kapeluszem. Chłopaki, jedziemy. Stary, ja pierdzielę. No i co my teraz zrobimy, cholera? Stój, no! Nigdzie nie jedziesz. No fajnie. Nigdzie nie jedziesz. No poczekaj jeszcze chwilę! Nie wiesz, co ty zrobisz! Daj spokój! Wysiadasz. Nigdzie nie jedziesz. O cholera, pan od przyszedł! Pan od tu przyszedł! Co jest grane? Który to szef? Ja. Wysiadaj z tego. Tutaj jestem. Co ty sobie wyobrażasz? Nie znasz zasad? Jakich zasad? Taka była umowa. Wszystko było prawie dopięte na ostatni guzik.
Nie wtrącaj się to, co tutaj robię, rozumiemy się? Ale taka była umowa, mieliśmy dostać... Nie było żadnej umowy. O żadnej umowie nie słyszałem i żadnej umowy nie było. Ej, dobra, przepraszam, że się wtrącę, ale rzeczywiście była umowa, tylko że umowa kończy się dzisiaj od 23.59, więc mamy jeszcze cały dzień, żeby ogarnąć tą całą sprawę. Ja wiem, że była umowa i dotrzymamy tej umowy. No ale co ja mam teraz powiedzieć? Wiesz, ile amunicji kupiliśmy na tą sprawę, żeby załatwić tego śledzia? Dobra, masz czas do tej 20, ale masz mi przywieźć tu Quick Jaya i te wpływy z tej restauracji. Zrobię to, tylko daj nam jeszcze czas. Dobra. Udał, że niczego nie słyszałem. Chłopaki, wsiadamy. Całe szczęście, że zjawił się pan, no, ale dobry znak, ja pierdzielę, dobra. Mamy teraz czas do 20, żeby to ogarnąć, bo inaczej bala się nam wiadą. Musimy przywieźć im Quick Jaya. Stary, dasz wiary? No, ja tego chłopa znam. Jest dobrze. Wiesz, kto to był? Ja się go nie boję. jasne. Z tego, co wiem, to się wszyscy go boją. Sami słyszeliście, że nie mamy dużo czasu. Gdzie jest reszta? Tutaj, no, stoją w czarnym aucie. Dobra, to wiecie co, to chodźcie, podjedziemy sobie tu na bok i obgadamy, co robimy teraz tak finalnie, co nie? Spoko. Będę musiał też im powiedzieć, żeby podeszli tutaj do bagażnika, zabrali wszystkie. No to brony. Przygotujcie się, weźcie sprzęt, ja też sobie kamizelkę założę. Ja też mam tutaj, widzę, sprzęt, dzięki za Skorpiona. No i teraz słuchajcie, no, nie mogę wam obiecać, że wrócimy z tej sytuacji cali. Jeżeli nam się uda, to ten gang zmieni się raz na zawsze i to za naszą sprawą. Mówiłem wcześniej chłopakom, że warunkiem pana O, żeby odpalić Quick Jaya, jest to, żebym przejął władzę, ale nie chcę tego robić, gdy nie będziemy wszyscy z tym zgodni. Chłopacy nie mieli nic przeciwko, ale chciałbym wiedzieć, czy ty nie masz niczego przeciwko. Czy ty też popierasz słowa pana, bo jeżeli nie, to nie musimy wcale tego robić. Dobra, zawsze teraz za mądrze, ale głos ludu głosem Boga. Więc no ja tu nie mam decyzji, jeżeli każdy chce, no to ja też muszę chcieć. Wiesz, tu chodzi o to, że działamy razem, to chciałbym, chcę być fair względem was, co nie, no. Sam nie ukrywam, że zaproponowałem ciebie, ale widocznie, no, moje słowo nie jest aż tyle ważne, co tego gościa, nie? Ja mogę to powiedzieć. Może to poprowadzisz. Powiedziałeś, że działamy razem, to wiadomo, działamy razem, musimy sobie pomagać. Nieważne, jaka jest sytuacja. No i właśnie myślę, że właśnie to jest nasza przewaga nad Quick Jayem, że my mamy zamiar działać razem i robić dobrze razem dla naszego tutaj gangu, a on wszystko tak jakby bierze dla siebie, przywłaszcza dla siebie i patrzy tylko na siebie. U niego to jeden człowiek w tą czy we, to jest nic. W pierwszej kolejności postaram się z nim zagadać, ale musicie być gotowi, bo jeżeli on się znowu odklei, to może stać się wszystko, co nie? Ja ci tylko mówię, jak pójdzie jedna kula w naszą stronę, ja strzelam do każdego. Nie, w sensie tylko nie do nas. Nie patrzeć, czy to kuzyn, czy to nie kuzyn, walę segę. Może być tak, że nas ludzie poprą i do niczego nie dojdzie, nie? Dobra, to co? Jedziemy? Idziemy. O, dobra. Zaczynamy. Adrenalina teraz poziom max. Co ma być, to będzie, moi drodzy, no. Fajnie mi się prowadziło tą serię. Uważam, że jak na razie to jest najlepszy sezon i w sumie był to najlepszy sezon. Z wami się już tak zacznę żegnać w razie W. Nie no, żartuję, no. Myślę, że będzie dobrze. Trzymajcie kciuki teraz, bo to jest punkt kulminacyjny w tym, na co tak ciężko pracowaliśmy przez ostatnie kilka odcinków. Jeżdżamy, patrzcie się, stoją. O cholera, ile ich jest. Wy czego tu szukacie? To jest nasze miejsce. Nie jesteś już tyle warty, co byłeś, więc... Słuchajcie wszyscy. Posłuchajcie mnie. Chowaj to. Od dzisiaj ten człowiek nie musi wami kierować. Stworzymy razem coś lepszego i on nie jest nam w niczym potrzebny. Nie musicie się go już bać i nie musicie popierać tego, co robił. Wszyscy dobrze wiecie, jak skończyło kilku naszych, tylko dlatego, że mu się przeciwstawiło i powiedziało coś złego na niego. Tak dalej nie musi być. Możemy razem władać tym, co tworzyliśmy przez tyle lat, tylko musicie się wyprzeć jego i dołączyć na naszą stronę. Pomyślcie rozsądnie i pomyślcie, co dla was jest najważniejsze. Czy ważne jest dla was to wszystko, co tutaj tworzymy? Czy ważny jest dla was gościu, który o was nie dba i w każdym lepszym momencie, jeżeli zrobicie coś przeciwko niemu, może was odpalić? To jest wasz wybór, a nie jego. On już jest skreślony. Nie musicie nic więcej dla niego robić. Przejrzyjcie na oczy i jeżeli ktoś nas popiera, to przejdźcie na naszą stronę. Jaki skreślony? O co ci chodzi? Czy wiesz, z kim ty rozmawiasz? Skończyłeś się, już jesteś nikim. Jesteś gówno wart, Quick Jay. Coś ty powiedział? Jesteś gówno warty. Przestań celować. O cholera, strzelnina, moi drodzy! Aj, chowajcie się! Bierzcie ich z flanki!
Ucieka, ucieka, ucieka! Dawajcie, dawajcie! Nie uciekniesz mi, skurczybyku! Gdzie on jest? Tam, tam, do auta! Dawaj, dawaj! Dawaj, LG! Za nim! Zajmijcie się resztą! Dawaj tu, LG, LG, ucieka! Wsiadajcie, wsiadajcie! Szybko, 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 wsiadajcie! Dawaj za nim, dawaj! Gdzie pojechał? Tam jest? Cholera! Ty tam w prawo skręcił, a tam nasi się walą! Cholera, mamy po oponie! Łapmy go! Kurde, tym autem go nie złapiemy! Przesiadamy się, szybko, przesiadamy się! Trzymacie się? Ten, kto może tu jedzie z nami, widzę, że kilku do nas dołączyło. LG! Tak, 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 kilku jest. Wsiadajcie do drugiego auta. Ilu naszych zginęło? Jeden na pewno poległ, próbowałem pomóc, ale... Nie dyszał nawet już. Stary, tam jest, tak, 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 walcie mu w tą furę. Mamy po oponie, kurde! Walcie, 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 dzisiaj nie będzie policji na mieście. To może ty nie skupię się na strzelaniu, tylko prowadźmy go. Dobra, 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 to walcie, walcie, tam ma strzelca jeszcze. Cholera, nie dam rady tak długo jechać. Kolejne auto. Dobra, mam go, mam go, mam go. Dobra, musimy zgarnąć nowe auto, bierzemy te. Bierzemy tam, co stało. Dobra. To szybka przesiadka, chłopaki. Ty, tutaj ktoś jeszcze wali do nas, tam quick gdzie pojechał. Trzymajcie się! W lewo skręcił. Dziwnie mi strzelać do kuzyna. Walcie wszystkim co macie, on nam nie może uciec. Co za pościg w ogóle, my jesteśmy już tyci, żeby tego gościa złapać. Ja pierdziele przejechałem! Ach! Tutaj wyjeżdżał, prawej. Gdzie? Tu, lewo. Dobra, widzę go. Spróbuj go zramować. Pali mu się auto, widzicie? Zostawia ślad. Aj! Zginiemy. Dobra, wsiadamy. Ta. Dobra, dawaj. Jedźcie tam do końca, już jedźcie do końca. Jest tam, widzicie? Przed nami. Widzę go. Ja mu się auto! Git! Wysiadajcie! O! Jeden leży! Mamy go! Mamy go! Poddaj się, ręce! Stawcie mnie, proszę, już! Stój! Nie ruszaj się, bo cię zastrzelimy, Quick J! Już dość umierania, dość... Nikt nie będzie ginął za twoją sprawą więcej. Ja nie chciałem do tego dopuścić. Co nie chciałeś? To wszystko twoja wina. Zbyt duży nacisk miałem od pana, o proszę, nie zabijaj mnie. Jak ja teraz mogę tego nie zrobić? Stary, wiesz ile przez ciebie ludzi zginęło? Widzę, co się przez ciebie stało? Pomogę ci w każdy możliwy sposób, proszę, tylko mnie nie zabijaj. Źle się to potoczyło, nie tak tego chciałem, nie tak to widziałem. Dlaczego nie mogłeś z nami porozmawiać i powiedzieć, co jest grane, że cię pano męczy? Nie byłem sobą przez to. Proszę, zostawcie mnie. Quick, wytłumacz mi. Dlaczego? Przepraszam was. Moja wina. Zrobię wszystko, żeby wam to... Każdego. ...wynagrodzić. Każdego wyrzucił, ale was tego kuzyna. Zobacz, jak my wyglądamy. To tylko przez ciebie. To jest tak, jakbyś wyrzucił samego siebie. Nie wiem, ja to muszę przemyśleć. Quick J... Moi drodzy, no zobaczcie, do czego to wszystko doprowadziło. Teraz Quick J prosi nas o litość i mówi, że pan O na niego naciskał. Powiem wam szczerze, jestem w stanie to trochę uwierzyć. Sam mam wrażenie, że ten pan O to musi być niezłym tyranem. No gościu, który nad wszystkim włada i nie można mu się sprzeciwić, to musi być tyran. No. I przykładem też jest ten gościu, o którym ktoś tam opowiadał, że teraz siedzi w więzieniu stanowym z wyrokami. Przez to, że tylko spiskowo przeciwko panu. To nie jest głupie wytłumaczenie. Myślałem, że może będzie powie nam coś zupełnie innego, on rzeczywiście może mieć rację, wiecie? Może rzeczywiście go to przerosło, no jednak, powiem wam tak, no życia ludzkiego nie przywrócimy. Tak czy siako będzie musiał zapłacić za to, co spotkało tych ludzi tutaj. Myślę, że śmierć to jest surowa kara. Quick J nie jest głupi. Zrobił dużo złego, on możliwe, żeby nas nawet wykończył, ale my nie musimy być Quick J'em. Mam plan co do niego. Dobry plan. Powinienem cię teraz zabić. Nie, proszę. Ale pamiętam też dobre rzeczy, które były między nami i chcę ci uświadomić, że zabijanie to nie jest jedyne wyjście. Doceniam to, co zrobiłeś dla tych chłopaków wcześniej, ale nie mogę tolerować tego, co zrobiłeś teraz. Więc jeżeli ci naprawdę zależy na tym, co stworzyłeś, na nas wszystkich, myślę, że jest jeszcze szansa, żebyś to udowodnił, w jaki sposób to naprawił. Zrobię wszystko, żeby wam... to wynagrodzić. No niestety
Po tym, co się stało, wyszliśmy za obszar South Central, więc będziemy mieć sporo problemów z federalnymi i z policją. Ktoś to niestety będzie musiał wziąć na siebie. Wezmę wszystko na siebie. Obiecuję. Liczysz się z tym, że możesz dostać nawet dożywocie? Tak. Powiem ci tak. Jeżeli weźmiesz winę na siebie, opowiemy wszystkim to, co nam tutaj powiedziałeś i spróbujemy oczyścić twoje imię wśród gangu, bo dużo osób dalej cię popiera. Ale będę wdzięczny. Nie ukrywam, że pomimo, że trafisz do kicia, to może się stać tak, że będziesz na przykład dalej nam potrzebny i wtedy też będziemy potrzebować twojej pomocy. Rozumiem. Mówię, pomogę wam we wszystkim, w czym tylko będę mógł. No dobrze. Jeszcze jedna kwestia. Z powodu tego, do czego tutaj doszło i to, co zrobiłeś, niestety musimy wykluczyć cię jako oficjalnego członka naszego gangu. To nim zostanie Logan? Logan zostanie teraz szefem? Chciałem, żeby to był Logan, ale dobrze wiesz, jak działa panu i panu niestety wyznaczył mnie. Uważaj lepiej. Kombinuj, żeby wyjść spod opresji pana, żeby nie być jego marionetką. Mój poprzednik skończył gorzej. W jaki sposób? Tam za mną, głęboko. Widzicie, moi drodzy, to jest to, co mówiłem. Pan wywiera niesamowitą presję na lidera gangu. Tak wszyscy się go boją, że no, wjeżdża na psychę i pewnie sami odczujemy tego za niedługo rezultaty. No ale ktoś musi wziąć na siebie taką odpowiedzialność. Niestety Quick J był kolejną marionetką pana O, ale może nie wszystko stracone i może jeszcze go kiedyś wykorzystamy. Mam nadzieję, że to, co mówiłeś, to weźmiesz wszystko na siebie i chociaż w taki sposób oczyścisz to, co nabrudziłeś. No dobra, to ładuj się do auta. Mamy Quick J'a. To jest chwila, na którą mega czekaliśmy, ale myślałem, że to będzie łatwiejsze zadanie, że po prostu poślemy tam jakąś salwę i po prostu zażegnamy temat. A teraz jeszcze ruszyło mnie sumienie. No i szkoda mi tej sytuacji, no. Ja szczerze myślę, że Quick J mimo wszystko jest lepszym liderem niż ja i radził będzie, no ja wątpię, żebym sobie radził tak fajnie jak on, ale z drugiej strony, no, wszystko ma swoje granice, tak jak mówiliśmy, i to musiało się zmienić. Gdyby do tego nie doszło, to już pomijając, że my byśmy mogli zginąć, to jeszcze na pewno by potem inni ludzie ginęli, bo to by po prostu kręciło się w nieskończoność. Dobra, Kiki, chodź. Nie rób jakichś głupich numerów, stary. Jasne. Wiesz, jak się to skończy. LG, kurde, bo no. Tutaj... No tutaj jest nieprzyjemnie. Zadzwoń zaraz po karetki, żeby tutaj połatali tych ludzi. No nie wiem, trzeba tutaj przede wszystkim posprzątać. Policja do 20 się tutaj nie zjawi. A ja wezmę Quick J'a i załatwię to, co mieliśmy załatwić. Potem przyjadę i pojedziemy do Balasów. Musimy z nimi to wyjaśnić. No to jest chyba nasze ostatnie spotkanie, Quick J. Może nie ostatnie. Boli mnie to strasznie, ale no nie mamy innego wyjścia teraz. Jeszcze my musimy często wyłatać sytuację z Balasami, bo Balasi chcieli ciebie. No. W zamian za tego swojego ziomka, którego odpaliłeś. Mam u ciebie przysługę. O, chyba to nie pierwszą. Za chwilę powinien przyjechać jeden z gang unitu i... Resztę to już chyba wiesz, nie? Najważniejsze jest to, żebyś wziął całą odpowiedzialność na siebie. Jak jeżeli dowiemy się, że mimo wszystko spaliłeś coś na nas, no to już sam wiesz, jak będziemy działać. Ratujesz mi drugi raz życie. My niestety nie możemy tutaj dłużej zostać. No, już jadą, dobra. My się musimy zmywać. No, przytrzymajcie. Do zobaczenia. Dobra, LG, chodź za mną. Chodź za mną, LG. Dobra, policja wjeżdża, patrzcie, Quick, że jest aresztowany. Aha, SWAT po niego przyjechał. Czyli nasze info dotarło. No to mi. Czekaj, stary, bądź cicho teraz. Dobra, odjeżdżają. To był ostatni członek rodziny. No, raczej szybko nie wyjdzie, wiesz? Taką mail na niego pakę, a teraz jak pan przestał go chronić, to... O ile w ogóle wyjdzie? W każdym bądź razie będzie w więzieniu stanowym, więc może kiedyś jeszcze się z nim spotkamy. Musimy się zwijać, stary, bo mamy sprawy do ogarnięcia z Balasami. I w ogóle dziwi mnie fakt, że teraz ryczysz. No co się wiesz? Teraz by wziął do takiej przemyślenia, że to jest ostatni człowiek, jakiego miałem bliskiego. Rozumiem, dobra. Spadamy. Dobra, teraz przynajmniej mamy obstawę jakąś tam, reszta dochodzi do siebie. Mam nadzieję, że jak ta wiadomość dojdzie dalej, że Quick J już nie jest szefem gangu, to po prostu ekipa się cała pozbiera. Ale teraz wjeżdżamy do Balasów i Balasi stoją i czekają. Wszystko fajnie, ale gdzie jest Quick J? Wtedy mieliśmy komplikacje i Quick J'a zgarnęła policja. Ja sobie robisz?
Nie robię sobie jaj, tylko no co mamy poradzić, jak wzięła go policja i schowaj tą klamę, stary, bo teraz się to może źle skończyć. Aktualnie masz przy głowie 9 mm. Zastanów się, czy nie masz czegoś innego do zaproponowania. Słuchaj, ja jestem słowny i totalnie rozumiem teraz twoją agresję i oburzenie, że QuickJaya tu nie ma. W zamian za to, że nie ma tutaj QuickJaya, chciałem cię poinformować, że my odejdziemy z tamtych terenów i będziecie mogli sobie je zająć. Tylko nie będziecie musieli tam wchodzić siłą, tylko dobrowolnie je oddajemy, a my wracamy na Forum Drive. Niech to będzie zapłata za QuickJaya. Pasuje ci? Dobra. Nie będzie. Jak na razie. Daj się nam wyprowadzić, okej? Okay? Bez większego tego. Zbierzemy wszystkich chłopaków i wieczorem już nas nie będzie. Tylko bez głupich akcji, bo teraz to ja już mam swoją siłę i nie chciałbym prowadzić do dzisiaj do kolejnego rozlewu krwi. Macie czas na wyprowadzkę. Było blisko, ale się wkurzył ten grubas. Teraz mamy czas, żeby się przeprowadzić, więc wracamy na osiedle, zbieramy nasze manatki i niestety tracimy spory teren naszego gangu, ale na jak długo to zobaczymy, no. To było nasze jedyne wyjście z tej sytuacji, żeby zapobiec rozlewowi krwi, a to teraz jest dla mnie najważniejsze, żebyśmy po prostu w jakiś sposób mogli dojść do siebie i odbudowali nasze siły. Bo tak naprawdę z balasami teraz nie mamy żadnych szans. Zobaczcie, moi drodzy, jesteśmy praktycznie gotowi do przeprowadzki. Ja wam też coś chciałem pokazać. Ja też już stoję w zielonych barwach. Wróciłem do barw gangu, których wcześniej po prostu unikałem przez to, żeby QuickJay na mnie nie polował. Niestety opuszczamy ten teren, tak jak przed chwilą gadaliśmy i ja zostaję tutaj OG liderem tej naszego gangu. Nie wiem, jak to tam nazwać, możecie dać mi znać w komentarzach. Ci ludzie teraz liczą na to, że ich poprowadzę, więc zaczynamy nowy rozdział w życiu gangstera i nowy rozdział w naszym gangu. Teraz powinienem też im coś powiedzieć, co nie? Wiem, że ostatnie dni dla niektórych były bardzo ciężkie i szczególnie dzisiejsze wydarzenie po niektórych mogło dobić, ale gwarantuję wam to, że będzie tylko lepiej. Niestety te tereny, które tutaj mamy, musimy opuścić na rzecz balasu, ale to nie znaczy, że tracimy te tereny na zawsze. Jak na razie będzie spokój, dopóki się nie zregenerujemy, a potem wspólnie, zaznaczam wspólnymi siłami, zaczniemy odzyskiwać to, co nasze. Wiem również, że mamy spore problemy z Wagosami i mogą wykorzystać nasz fakt, więc prosiłbym was, żebyście mimo wszystko byli czujni. Dobra, idziemy stąd. Jest mi bardzo przykro, że opuszczamy to miejsce, ale no nie mamy wyjścia. Jaka teraz energia z nami tutaj idzie? Ja liczę, że będzie tylko lepiej. Jeszcze wrócimy na to miejsce. Jeszcze wrócimy. Jedziemy. Wracamy na stare śmieci. Forum Drive od zawsze należało do Families. Niestety zachodnia część dalej jest pod władaniem tamtego setu, ale tamten set jest strasznie słaby, więc myślę, że będziemy mogli też coś zaradzić w tym kierunku. Ale na razie musimy się tutaj zaklimatyzować. Dobra, panowie, słuchajcie. Nasi znajomi przyjmą nas tutaj z otwartymi rękoma. Ja postaram się jeszcze w następnych dniach po prostu ogarnąć nam jakąś miejscówę. Nie wiem, co będzie z moją restauracją taco. Jest duża możliwość, że będę musiał sobie ją odpuścić, więc dam wam znać jutro. Po prostu dzisiaj sobie odpocznijcie. Jutro zaczynamy działać z pełną siłą. Rozumiemy się? Tak, rozumiemy. Tak. Dobra. Gang, gang, panowie. Gang zielony. Gang, 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 gang. Dzisiejszy odcinek to jest po prostu coś niesamowitego. W życiu po prostu nie doświadczyłem takiego czegoś, jak doświadczyłem w tym odcinku. Tylu emocji, no. Zobaczcie, nasi się już tutaj osiedlają, zajmujemy te wszystkie tereny, które kiedyś do nas należały i rozpoczynamy nowy rozdział, więc ja wam, moi drodzy, bardzo dziękuję. Dziękuję wam za to, że przez te ostatnie odcinki strasznie wspieraliście tutaj Dwayna. Pisaliście mnóstwo komentarzy z jakimiś rozwiązaniami, dawaliście nam mnóstwo pieniędzy, klikając łapki w górę. Pamiętajcie, że jedna łapka w górę to zawsze był $1 w naszej restauracji taco. W kolejnym odcinku chciałbym, żebyście się teraz już podjęli finalną decyzję tutaj w komentarzach, czy sprzedajemy taco, czy zostawiamy taco. To jest jedna kwestia i chciałbym was prosić o drugą rzecz, żebyście dawali znać, w jaki sposób możemy rozpocząć działalność naszego tak jakby nowego, starego gangu. Dlatego zapraszam was wszystkich do komentarzy i pamiętajcie, żeby wpaść do mojego sklepu, gdzie czekają na was czapki oraz etui i na mój kanał, na którym robię live'y. Link w opisie. Dlatego bardzo wam dziękuję. Trzymajcie się. Hej!